Pamięć totalna. Brzmi świetnie. Ale czy nie warto byłoby o niektórych rzeczach zapomnieć? Ja nazywam się Anna Pawelec i zapraszam Was dzisiaj na podcast o pamięci właśnie. Wyobraźmy sobie, że już nigdy nie zapomnimy, gdzie zaparkowaliśmy samochód, albo którejś z pozycji na liście zakupów, lub też dlaczego w ogóle weszliśmy do danego pokoju. Jeśli ufać doniesieniom mediów o badaniach prowadzonych przez DARPE nad zbudowaniem wszczepialnego urządzenia przywracającego pamięć, to być może nie będziemy już niedługo musieli martwić się zanikami pamięci, które są jakby naturalną konsekwencją, naturalnym przejawem starzenia się człowieka. Wielu neurologów podziela marzenie o technologii. Neuroprotes, która mogłaby pomóc w funkcjonowaniu uszkodzonych mózgów również. Wiele takich urządzeń znajduje się na różnych etapach eksperymentów. Kolejnym krokiem przychodzącym z pomocą osobom z zaburzeniami pamięci mogą być wszczepialne chipy mózgowe, które poprawią pamięć, zapewniając, że w przyszłości niczego tacy ludzie nie będą zapominać. Ale co by to tak naprawdę oznaczało, gdybyśmy byli w stanie zapamiętać każdą jedną pojedynczą jedną pojedynczą rzecz? Każdą jedną rzecz. Zastanówmy się na chwilkę, jak nasze mózgi zapamiętują. Od wczesnych prac neurologicznych nad pamięcią w latach 50. i 60. XX wieku. Dowiadujemy się, bo badania wykazały, że wspomnienia nie są przechowywane tylko w jednej części mózgu, są szeroko rozprzestrzenione na całej jego powierzchni, szczególnie w obszarze kory mózgowej. Wbrew powszechnemu przekonaniu nasze wspomnienia nie są przechowywane w naszych mózgach jak książki na półkach w określonych kategoriach są aktywnie rekonstruowane z elementów rozproszonych po różnych obszarach kory mózgowej w procesie zwanym kodowaniem. Kiedy doświadczamy świata naszymi zmysłami, oczami, uszami, poprzez dotyk, różne grupy neuronów w korze mózgowej uruchamiają się jednocześnie, tworząc ścieżkę neuronową z każdego ze zmysłów i kodują te wzorce we wspomnieniach. Dlatego na przykład zapach pierniczków może przywołać wspomnienie kolacji wigilijnej u babci wiele lat temu. A odgłos z, z, tak nazwijmy to, roboczo strzelającej rury wydechowej samochodu może wywołać atak paniki u weterana wojennego, bo skojarzy mu się to z wystrzałem. Struktura zwana hipokampem, zlokalizowana w korze mózgowej, odgrywa istotną rolę w pamięci. Odkryto, że hipokamp ulega uszkodzeniu w stanach wpływających na pamięć, takich jak choroba Alzheimera. Zapominanie oznacza zatem niemożność tymczasową lub trwałą odzyskania części ścieżki neuronowej zakodowanej w mózgu. Narastające zapominanie jest normalną częścią procesu starzenia się, ponieważ neurony zaczynają tracić połączenia, a ścieżki zaczynają zanikać. Ostatecznie mózg kurczy się i staje się mniej skuteczny w zapamiętywaniu. Hipokamp to jeden z pierwszych obszarów mózgu, które z wiekiem ulega niszczeniu. O których rzeczach lepiej zapomnieć, o niektórych rzeczach lepiej zapomnieć i zgodzi się z, z takim twierdzeniem pewnie znaczna część z nas. W mojej opinii zapominanie jest niemal tak samo ważne jak zapamiętywanie. Ciekawi mnie w jaki sposób język, komunikacja, a tym samym pamięć są reprezentowane w mózgu oraz jaki wpływ. Mają na niego zaburzenia, tak jak udar czy zespół stresu półrazowego. Efekty specjalne. Choć ludzka pamięć jest dynamiczna i elastyczna, jest także podatna na zniekształcenia wynikające ze starzenia się i procesów patologicznych. Ale zapominanie to nie tylko strata, która przychodzi z wiekiem. To normalna część procesu zapamiętywania, tak jak. W jest z elementem życia. Nie musimy pamiętać zbyt wiele z tego, co się z nami dzieje. Tego, co przygotowaliśmy na obiad dwa lata temu, czy gdzie zostawiliśmy samochód cztery razy, gdy parkowaliśmy przed dworcem kolejowym. To przykłady rzeczy, o których nie warto pamiętać. Istnieje również kwestia wspomnień, które aktywnie utrudniają nam życie. Badania sugerują, a praktyka to potwierdza, że niektórzy ludzie nie potrafią zapomnieć traumatycznych wydarzeń. Ta cecha jest częściowo odpowiedzialna za takie schorzenia jak depresja czy zespół stresu połrazowego. Kiedy wspomnienia okropnych wydarzeń nie blakną w naturalny sposób, to czy możemy funkcjonować dalej, normalnie? Pacjent, u którego w jednym z badań zdiagnozowano depresję związaną z zespołem stresu pourazowego, chciał stłumić wszelkie wspomnienia swoich doświadczeń bojowych, bo był to weteran z Afganistanu. Stracił dwóch przyjaciół w pewnej konkretnej bitwie i trudno było mu zapomnieć o tym doświadczeniu. Przeprowadziło to do wniosku, że jednak nie możemy świadomie eliminować pewnych wspomnień. Mówił, że owszem, chciałby pamiętać, gdzie położył kluczyki do samochodu, chciałby pamiętać o urodzinach swoich dzieci, ale wolałby zapomnieć o tych traumatycznych wydarzeniach z przeszłości. Opracowanie technologii całkowitego przypominania sobie może wydawać się wspaniałe i oszczędzać czas w celu poprawy naszego codziennego funkcjonowania. Bo. Czyż nie wspaniałe byłoby nigdy nie zapomnieć o spotkaniu, nigdy nie zmarnować cennych minut na szukanie zagubionych rzeczy? Lub um, nie potrzebować kalendarza, aby pamiętać o ważnych wydarzeniach. I oczywiście taki wszczepialny chip, nad którym pracują naukowcy, byłby ogromnym dobrodziejstwem dla tych, których pamięć została zniszczona przez chorobę czy uraz. Istnieje jednak pewien problem związany z taką totalną pamięcią, który nie pozwala nam jako jednostkom i społeczeństwu zapomnieć. Doskonała pamięć powoduje pewien zastój, jakkolwiek paradoksalnie to zabrzmi. Dziedzictwo wszelkich niepowodzeń, tych osobistych, tych zasłyszanych, nie może zniknąć i dlatego nie możemy obok nich przejść obojętnie. Zapominanie pozwala na nowy początek, na uzdrowienie osobiste i społeczne, na przebaczenie. Dla weterana wojennego niezwykle ważne jest, aby przejść przez traumatyczne wydarzenia z pola bitwy, a dla współmał współmałżonka ze zranionymi uczuciami kluczowe będzie, aby móc odpuścić to doświadczenie i naprawić związek. Wszyscy musimy, no, jakkolwiek to brzmi, mówi, musimy. Dobrze by było, czy zdrowo by nam było, pozwalać odejść niektórym wspomnieniom. Jest to część procesu, który pozwala nam docenić przysłowiowy las, w którym żyjemy, nie zatracając się zbytnio w drzewach naszego codziennego życia. Tak czy to, jakby z tego hasła, że zapatrując się w las, nie dostrzegamy poszczególnych drzew, na dobre i na złe. Technologia, dzięki której nigdy się nie zapomni, może wkrótce pojawić się na rynku, o ile już gdzieś powoli, po cichu tego rynku nie zdobywa. Niezależnie od formy, jaką przybierze to wzmacnianie pamięci, ciekawe będzie zobaczyć, jak nowy sposób zapamiętywania będzie człowieka zmieniał. Być może niektórzy z nas będą musieli dodać jeszcze jedną rzecz do swojej listy. Pamiętać o tym, aby zapomnieć. Dziękuję Wam, kochani, za tą wspólną, krótką chwilę. Zapraszam Was na kolejne podcasty. Zapraszam do łapy w górze, do komentarzy i do subskrypcji. Dziękuję, że jesteście. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.